Rak gruczołowo-nerkowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą przyczyną zgonu na całym świecie. Jest jednak dosyć dużo, bo 84 kraje to są te kraje, w którym rak gruczołowo-nerkowego jest najczęściej diagnozowany nowotwór. I to są głównie kraje o wysokim statusie ekonomicznym, ale również takie kraje bardzo biedne. Rocznie na świecie diagnozuje się ponad 1 milion nowych przypadków zachorowań na nowotwory. Około 300 tysięcy mężczyzn umiera wskutek tego nowotworu i to jest 7% wszystkich zgonów mężczyzn, zgonów nowotworowych w 2012 roku. Tak jak mówiłam, to jest rak przeważnie diagnozowany w tych krajach, które mają wysoki status ekonomiczny. 60% przypadków 41% zgonów to są właśnie te przypadki, które są diagnozowane, które są obserwowane w Europie i w krajach Ameryki Północnej. Częstość występowania tego nowotworu jest niezmiernie zróżnicowana. Jest współczynniki zachorowalności różnią się prawie 25-krotnie, jeśli porównamy wszystkie kraje świata. Najwyższa umieralność występuje na obszarach zamieszkałych przez populację czarnoskórę, czyli rasa jest takim czynnikiem ryzyka tego nowotworu, ale wysokie wskaźniki występują właśnie również w tych krajach bogatszych, przede wszystkim w Europie Północnej, w krajach skandynawskich. To są mapy zachorowań i zgonów i tutaj widać, że zachorowalność jest w tych zamożniejszych krajach w Europie, w Skandynawii najwyższa, a umieralność najwyższa jest przede wszystkim na kontynencie afrykańskim. Czynnikami ryzyka raka gruczołowo-nerkowego jest przede wszystkim wiek, jest historia rodzinna i rasa. Jest jeden wskaźnik, który jest powszechnie stosowany, wprowadzony pod koniec lat 80. przez PSA. To jest tyle tylko, że ten wskaźnik jest, ma bardzo niską czułość i na podstawie podwyższonych jego wartości trudno jest zgadnąć, czy rak, który ewentualnie rozwija się u pacjenta, to jest rak, który bardzo szybko, to jest rak letalny, taki, który szybko prowadzi do przerzutów i do zgonu pacjenta, czy też jest to rak o bardzo powolnym rozwoju, małym potencjale rozrostowym i taki, który można wyłącznie uważnie obserwować. Ten test PSA został na świecie wprowadzony, tak jak mówiłam już na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych, na początku lat 90. w innych krajach, w Polsce również i on spowodował bardzo dramatyczny wzrost zachorowalności na tego raka, który między innymi był modulowany właśnie przez to wczesne wykrycie raka, które jest konsekwencją wprowadzenia testu PSA. Umieralność historycznie rosła wraz ze wzrostem zachorowalności, natomiast na początku lat 90. w wielu krajach tempo wzrostu spadło i umieralność zaczęła spadać i to były jakby przyczyna, czy też skutek dwóch czynników. Po pierwsze tego wczesnego wykrycia, a po drugie skutecznego radykalnego leczenia. Taką nadzieję dla pacjentów onkologicznych budzi nowy typ białka, taki R-wiek, prostate cancer, antigen 2, który pozwala mniej więcej szacunkowo podzielić, oszacować szansę pacjenta na to, że jego nowotwór będzie właśnie tym rączym rumakiem, a tych, u których ten nowotwór będzie właśnie ślimakiem, czyli będzie powoli się rozwijał i będzie można nie stosować agresywnego leczenia, tylko skupić się na obserwacji nowotworu. To są trendy
chorobowości na raka, tak jak już wspominałam, w Stanach Zjednoczonych, w Australii one przez długi czas rosły, ostatnio zaczęły spadać w umieralności również w tych krajach, które są zasobne, które wydają sporo pieniędzy na opiekę zdrowia, tam gdzie są testy stosowane, tam gdzie są skuteczne metody leczenia, umieralność zaczęła spadać. W Polsce to też jest ogromny problem zdrowotny, to jest drugi nowotwór wśród zatorowań i trzeci nowotwór wśród zgonów. Obecnie rejestrujemy około 11 tysięcy nowych przypadków, ponad 4 tysiące mężczyzn umiera z powodu raka gruczołu krokowego. Wskaźniki standaryzowane to są około 36 na 100 tysięcy w zachorowaniach i 12 na 100 tysięcy, jeśli chodzi o zgony. Jeśli Państwo pamiętają, te najwyższe współczynniki na świecie zachorowalności to jest około 116 czy 112, a my mamy 36, więc mamy trzykrotnie niższe wskaźniki zachorowań. W Polsce występuje zróżnicowanie w zachorowalności i umieralności, zróżnicowanie geograficzne, mimo że jesteśmy stosunkowo małym krajem. Jest tak pas ciągnący się z północy na południe i nieco przesunięty na zachód, który historycznie jest regionem najwyższej zachorowalności i umieralności nie tylko raka gruczołu krokowego, ale również takich nowotworów hormonozależnych kobiet, czyli piersi, jajnika. To są właśnie te obszary, które nawet długoterminowe obserwacje potwierdzają to, że Wielkopolska jest, ma podwyższone ryzyko wystąpienia tych nowotworów związanych z płcią. To bardzo ładnie widać na takiej mapie, która ma podział na powiaty, że właśnie okolice Poznania to są te okolice, które są, mają naprawdę wysokie ryzyko w porównaniu do innych województw. Trendy czasowe zachorowalności i umieralności. Widać wyraźnie, że rak prostaty w ostatnich latach stał się drugim nowotworem. Jeszcze w połowie lat 90. to był nowotwór na czwartym miejscu. Plasujący się teraz jest drugi. Bardzo szybki wzrost. Trzeba zauważyć, że właśnie w połowie lat 90., kiedy wprowadzono test PSA, stało się dokładnie to samo, co w krajach Ameryki czy w innych krajach europejskich, że ten test PSA spowodował gwałtowny wzrost wykrywalności tego raka. Widać, że w ostatnich latach trend rosnący ustabilizował się i przez ostatnie 10 lat nie widać specjalnych zmian w jego przebiegu. Ważną informacją jest to, że rak gruczołu krokowego występuje przeważnie u mężczyzn po 60, nawet po 70 roku życia. 70% wykrytych nowotworów jest w wieku 65+, prawie 90% zgonów to są zgony w bardzo późnym wieku. I to jest informacja o tyle ważna, że w ostatnich 150 latach nastąpiła ogromna zmiany demograficzne w bardzo wielu populacjach, w Polsce też. Pod koniec XIX wieku przeciętna długość życia mężczyzn i kobiet była około 40 lat. Obecnie to już są bardzo wysokie wartości, to jest 82 lata u kobiet i 73 lata u mężczyzn. Widać, mieliśmy kilka takich dużych etapów. Była era występujących chorób zakaźnych, potem był taki okres, kiedy powstawały różnego typu szczepionki, które zapobiegały śmierci z powodu chorób zakaźnych, ale nadal to była era wybuchających epidemii oraz głodu. Ona się skończyła w okresie powojennym. Wtedy spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych i zaczęła wzrastać zachorowalność i umieralność na te choroby cywilizacyjne. To była taka era przewlekłych chorób zakaźnych i można powiedzieć, że my wkraczamy w erę walki o zdrową starość. Jesteśmy coraz starsi, ale chcemy, żeby każda osoba była sprawna psychicznie i fizycznie, jak to jest możliwe najdłużej. Widać, że wzrost w przeciętnej długości życia mężczyzn jest w okresie ostatnich 50-60 lat prawie 17 lat. Widać, że w 2010 roku, widać, że udział starszych mężczyzn w populacji bardzo się zwiększył. To się nazywa teraz starzenie populacji. W 2010
1980 roku 16% naszej populacji to byli mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat rok życia, więc to była ta populacja, która najbardziej ma najwyższe ryzyko zachorowania na ten nowotwór z powodu wieku. Zachorowalność i umieralność na tego raka wzrasta. Z wiekiem najwyższa zachorowalność jest w przedziale wiekowym 80-84 lata. Tutaj są takie jakby spadki, ale naszym zdaniem, patrząc na umieralność, to są te nowotwory, które nie były leczone, nie były diagnozowane. One doprowadziły do zgonu w bardzo późnym wieku, rozwijając się bezobjawowo u mężczyzn przez wiele lat. Jeśli porównamy współczynniki zachorowalności i umieralności, to widać, że zachorowalność wzrasta, tak jak to było widać na trendach w porównaniu z innymi krajami, natomiast niewiele się dzieje w umieralności. To świadczy o tym, że te skuteczne metody, radykalne metody leczenia, które przynoszą skutek w innych krajach, w Polsce jakby jeszcze nie przynoszą takiego zysku, jak byśmy oczekiwali. Warto pokazać, jak my wyglądamy na tle Europy, która też jest takim regionem bardzo szybko starzejących się populacji. Widać zachorowalność w krajach zamożniejszych od Polski, w Francji, w Niemczech, przede wszystkim w Skandynawii, w Danii. Jest bardzo wysoka, Polska jest tym przedostatnim jakby, przedostatnią kategorią, czy ma niską zachorowalność w porównaniu do tych innych krajów. Natomiast wysoka umieralność, tak jak zachorowalność jest w krajach skandynawskich, w Danii, my jesteśmy jakby w środku stawki. Ale widać, że wysoka zachorowalność nie musi prowadzić do wysokiej umieralności. I to widać też na tym slajdzie, że w wielu krajach od połowy lat 90. Można było doprowadzić do spadku umieralności. To jest na przykład w Norwegii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych ta umieralność bardzo szybko zaczęła spadać. Nawet w Czechach widać ten objaw, w Polsce jego jeszcze nie widać i naszym zdaniem to jest problem związany z jakością leczenia. Jeśli popatrzymy na 5-letnie przeżycia, to widać, że one bardzo ładnie zmieniły się, aż o 11 punktów procentowych między dwoma kohortami pacjentów rozpoznanych w latach 2000-2002 i 2003-2005. Ta zmiana jest bardzo duża, ale tak jak 5-letnie przeżycie może być traktowane jako taki miernik skuteczności leczenia, tak w prostacie z powodu testu PSA, który można bardzo wcześnie wykonać, te przeżycia są również przedłużane jakby na początku tego okresu, czyli wcześniejsze wykrycie i ten cały okres, który był zanim nowotwór miałby jakąś manifestację kliniczną, jest zaliczany właśnie do tego 5-letniego przeżycia. Niemniej jednak ten wzrost widać, ale on wcale nie jest taki, jakbyśmy chcieli, żeby był. Jak porównamy kraj, który ma najwyższą zachorowalność w Europie i najwyższą umieralność, czyli Norwegię, widać, że w Norwegii są 3 czy 4-krotnie wyższe wskaźniki zachorowań, natomiast umieralność jest prawie na podobnym poziomie, co w Polsce. Czyli ta odległość tutaj nie przenosi się na odległość poziomu umieralności. I to można też wytłumaczyć trochę tymi 5-letnimi przeżyciami. U nas jest obecnie 76. Widać, że w Finlandii i w Norwegii to są wskaźniki o prawie 10 punktów procentowych wyższe. Ale więc jeśli mogę mieć pytanie, czy porównujemy te same lata, bo właśnie tam mamy 2002-2005, a tu Norwegia, Finlandia, Szwecja, to jest też ten sam okres? To jest okres pokrewny. To jest okres pokrewny, to są dane z takiego portalu Nordka. Jeśli pokusilibyśmy się o prognozę liczby zachorowań i zgonów, to widać, że szacunkowo według te prognozy oparte na danych do 2009 roku pokazują, że w 2015 roku spodziewać się należy około 13 tysięcy zachorowań i blisko 5 tysięcy mężczyzn umrze wskutek raka prostaty. Są, tak jak w innych nowotworach, te same działania. To są dwa rodzaje prewencji, czyli przede wszystkim zapobieganie, które ogranicza zachorowania.
Ta to się nazywa prewencja pierwotna i ona nie ma żadnego związku z organizacją służby zdrowia. To są działania, które każdy indywidualnie powinien podejmować, dbając o to, żeby nie zachorować nie tylko na nowotwór, ale na każdą chorobę, przewlekłą chorobę cywilizacyjną, która jest obecnie problemem zdrowotnym. Drugim rodzajem prewencji jest wczesne wykrywanie, która prowadzi do ograniczenia zgonów. Wcześniej wykryty nowotwór skutecznie wyleczony zapobiega zgonom. Natomiast to wczesne wykrywanie, screeningi, które w tej chwili w Polsce są prowadzone na skalę populacyjną, screeningi piersi, screening szyjki macicy i jelita grubego, nie są wprowadzone, jeśli chodzi o prostatę, ponieważ nie ma po pierwsze dostatecznie czułego testu, który by powiedział, czy leczyć kogoś, czy go obserwować. Trudno też jest określić grupę wieku, od której należałoby to, ten screening rozpocząć, żeby uzyskać jakieś efekty. Drugą sprawą wstrzymywania się od prewencji wtórnej, od screeningu jest to, że jeśli pięcioletnie przeżycia są na poziomie 70%, 80%, to wykryty nowotwór u mężczyzny w wieku 70-75 lat jakby nie ma takich podstaw leczenia. Lepiej obserwować mężczyznę, nie niszczyć mu ostatnich lat życia. Takie są opinie niektórych lekarzy, niektórych organizatorów opieki zdrowotnej. I są różne, powinno się planować różne strategie, przede wszystkim związane z organizacją opieki nad ciągle rosnącą liczbą osób w starszym wieku, chorych na choroby przewlekłe, nie tylko choroby nowotworowe, no i znaleźć źródła finansowania tej opieki. To, co można na koniec pokazać, co jest takim elementem, który warto wiedzieć, warto promować w każdej sytuacji, to jest właśnie ta prewencja pierwotna, zależna od nas, która promuje przede wszystkim aktywność fizyczną związaną z wiekiem. To nie muszą być jakieś ekstremalne sporty, to mogą być po prostu spacery, czy zrezygnowanie z windy, czy ruchomych schodów, jak również piramida zdrowia, która przez lata była promowana i która nieco ostatnio się zmieniła, przesuwając warzywa i owoce do podstawy. Tutaj zwykle były właśnie pieczywo, bogaczniste, makarony, a w tej chwili one wyszły jakby na wyższy poziom. Przede wszystkim promuje się spożywania dużo warzyw i owoców, które mają mnóstwo antyoksydantów, czyli zabezpieczają przed procesem nowotworowym. Później produkty, które zawierają dużo białka, ryby, sery i na wyższym poziomie właśnie pieczywa lewe, a najwyżej słodycze. Te rzeczy, które można nawet wyeliminować. Dziękuję bardzo.